Witam Was bardzo serdecznie w 5. odcinku programu Po prostu Muzyka. Dzisiaj moim gościem jest wokalista zespołu Turbo Pathology, Tomasz Struszczyk. Witam Cię, Tomku, serdecznie. Witam, cześć. Bardzo jest mi miło, że przyjąłeś moje zaproszenie. Wiem, że wiele osób czeka na ten wywiad. Powiedz mi krótko o swoim projekcie solowym, bo masz takowy. Kiedyś Wojtek, który w Hilusiu pracował, później był menadżerem tego klubu, zaproponował mi, żebym zrobił taki koncert akustyczny, gitara plus wokal. Pamiętam, wtedy to było tyle zabawnie, że miałem śpiewnik cały, bo 4 godziny to trwało. Rozłożyłem sobie śpiewnik, przewracałem kartki i po prostu grałem utwór za utworem. Wtedy się też to akustycznie ten termin się narodził. No ale to nie, trudno to nazwać projektem, po prostu to było takie sobie granie jak do ogniska z gitarką. Potem się też czasami włączał w to Adam Jełowicki z Pathology, żebym ja mógł sobie lepiej pośpiewać, a też gitara, żeby sprawniej pracowała, bo gitarzysta ze mnie żaden. A w związku z tym, że nie tylko w metalowej muzyce się poruszam, bo lubię im bardzo różne gatunki, to ostatnio też zacząłem dosyć intensywniej, znaczy nie dosyć, zacząłem intensywniej myśleć o tym, żeby może zrobić taką akustyczną płytę właśnie pod tym szyldem. Nie mam jeszcze materiału na coś takiego, natomiast nagrałem sobie 3 piosenki ostatnio właśnie w takim mniej więcej stylu, w jakim bym to widział. Piosenki o miłości. Może posłuchajmy jednej z nich. Proszę uprzejmie, możemy ten... Którą proponujesz na początek? Na początek ta, co jest na początku. 01, podobno. Podobno, tak jest. Dobra, to słuchamy. Jaśnie z każdym dniem, gdy przy Tobie się budzę, na przekór wszystkiemu, kochając Cię zestarzeję się. Yeah.
każdym dniem, gdy przy Tobie się budzę, na przekór wszystkiemu, kochając Cię zestarzeję się. To było pierwsze nagranie z, miejmy nadzieję, długotrwającej płyty akustycznej Tomcze. Powiedz jakąś analogię do tego nagrania, dlaczego ono powstało, jak powstało? Oby tak było, żeby to było, żeby to był początek czegoś większego. No tak się zapowiada. Cóż, miłość, tak? Miłość. Nagrałem 3 piosenki o miłości dla mojej kobiety, Natalii. To jest tak trochę, że w tej muzyce metalowej jesteśmy w pewien sposób ograniczeni, no bo że taka ta konwencja groźna, muzyka groźna. Diabły. Diabły to tam już, dajmy spokój diabłom i innym takim historiom, bo akurat ja tam o diabłach nigdy nie lubiłem śpiewać. Natomiast no pewnej rzeczy się z Turbo czy to z Patologii nie zaśpiewa, bo po prostu do tej konwencji nie pasują. Mhm. A że tak sobie słucham tych piosenek, czy to, nie wiem, Krawica, czy to jednego z moich ulubionych artystów, Foja Vensa, czy też bardzo ostatnio takiego, wydaje mi się, bardzo cieszy mnie to, że muzyka pop też nie jest muzyką miałką, dzięki na przykład takiemu wykonawcy jak Bruno Mars, który nagrywa, naprawdę przywraca ten pop na miejsce takie, gdzie była ciekawa aranżacja w muzyce pop, gdzie było żywe instrumentarium. Mhm. Ale śpiewało się o tym, że na przykład się kocha kobietę, że jest fantastyczna, wspaniała. I tak sobie pomyślałem, że jako odskocznie od tego groźnego metalowego grania można sobie usiąść z gitarą, zaśpiewać tak jak na przykład Pijama Porno śpiewa: dzień dobry, kocham Cię, już posparowałem Tobą chleb. No piękne tak. Słowa. Piękne słowa. I tak też ja tak w taką prostą wypowiedź o miłości wystosowałem do swojej kobiety w postaci tych 3 utworów. No i tak ja właśnie tak to bardziej traktowałem jako taką szczerą wypowiedź, mhm, niż utwór muzyczny, a że z tego całkiem mi się wydaje przyjemne utwory muzyczne wyszły. No wyszły. To się cieszę. Za chwilkę posłuchamy drugiego pod tytułem Kąt, ale powiedz mi, jak one się przyjmują na żywo, bo grasz koncerty akustyczne, prezentujesz różne piosenki znanych wykonawców, no i grasz też swoje. Wykonywałeś już je na żywo w ogóle? Tak się właśnie złożyło, że u Bogdana w rock klubie Iron w Krośnie. Mhm. Zagrałem ostatnio tam przeakustycznie. Podczas ostatniego koncertu Turbo w Krośnie to wynikła ta rozmowa, że może by zrobić tam przeakustycznie. No i tak sobie wymyśliłem, były 3 sety akurat, i tak sobie wymyśliłem, że te 3 utwory autorskie na koniec każdego seta po jednym utworze zamieszczę. I to była tak naprawdę premiera, bo wcześniej żadnych autorskich utworów poza utworem akustycznym Patologii, który kiedyś tam wykonaliśmy z Jełem na tym czy akustycznie, nie grałem, tylko grałem covery. Natomiast tutaj mogłem w końcu jakoś tak się lepiej poczuć, że mam też coś autorskiego do zaproponowania, i zaproponowałem właśnie. I spodobało się. Wydaje mi się, że tak. Okej. Okay. A powiedz, czy Natalii się podobają te utwory? Natalia cieszy się. Cieszy się. Co cieszy? No, cieszy. Pozdrawiamy Natalię gorąco i serdecznie. Dobrze, Tomku, posłuchajmy drugiego numeru swojej epki. Nazwijmy tą płytę tak. Tak można to nazwać. Nagranie pod tytułem Kąt. Tak. Mm-hmm.
tak po prostu wypełniłaś moje serce. Aż po brzegi lałaś siebie w nie do końca. Tak po cichu otuliłaś moje myśli. Dając ciepło, gdy zabrakło w życiu słońca. Drugie nagranie z epki Tomka Struszczyka pod ksywą artystyczną Tomcze. Bardzo fajne piosenki, fajnie zagrane, no i wiadomo o czym są. Ale zostawmy taką delikatną muzykę, przejdźmy teraz do mocniejszego uderzenia. Pathology, zespół, który jest od jakiegoś czasu na rynku łódzkim. Zagraliście sporo koncertów. Powiedz nam chwilkę, Tomku, o tym zespole. Jakie plany? Teraz wiem, że gracie 14 w Warszawie. Tak, na jakichś eliminacjach, czy już po eliminacjach?
Ja, to takie trochę zaskoczenie jest dla mnie, bo zostaliśmy zgłoszeni przez naszą panią menadżer, którą bardzo serdecznie pozdrawiam, bo bardzo dużo, bardzo dobrych rzeczy dla nas robi. Jest bardzo ciepłą i dobrą osobą. Marta Przybysz, pozdrawiamy serdecznie. Pozdrawiamy. Okazało się, że zgłosiła nas do konkursu Nasze Miasto chyba. I tam okazuje się, że jest nawet jakiś jury, które nas wybrało do reprezentacji łódzkiej do tego konkursu i mamy zagrać 14 progresji. To zdaje się będzie półfinał tego konkursu. Miło jest nam, że ktoś docenił naszą muzykę, bo płytę drugą tak naprawdę nagraliśmy już jakiś czas temu, nie pamiętam dokładnie, ale to nie było tak długo po, myślę, że to było około rok po Strażniku Światła, czyli ze 4 lata temu. No wiadomo jak to jest teraz z muzyką taką ciężką. Nie udało się znaleźć nikogo póki co, kto zechciałby wydać tą muzykę. Natomiast bardzo jesteśmy zadowoleni z efektu końcowego. Płytę nagrywaliśmy u Krzyśka Tona. Maciek Staniecki i Krzysiek Ton w tym maczali palce i od początku do końca cały proces rejestracji, miksu i masteringu przebiegał u nich. Jesteśmy dumni z tego, co udało nam się osiągnąć i artystycznie, i brzmieniowo. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego materiału. No, jak wiemy, nie jest to mainstreamowa, medialna muzyka teraz, także w radio, w stacjach radiowych mainstreamowych nie mamy okazji za często figurować, tudzież być odtwarzani. Dlatego cieszyć się należy, że takie stacje jak tutaj w Radio Wilanów, w którym mam okazję dzisiaj rozmowę sympatyczną prowadzić, chcę taką muzykę puścić. Dobrze, chociaż w takim miejscu możemy zaprezentować to, z czego jesteśmy tak dumni, a jesteśmy dumni z tej płyty. Okej, to posłuchajmy w takim razie. Będzie to trzeci numer z płyty, waszej drugiej płyty, tak? Tak. Druga płyta, pierwsza? Płyta pierwsza tak naprawdę no to było takie nasze demo, chociaż no tam 40 z hakiem minut było, także to praktycznie jest płyta długo grająca. Natomiast no tam jeszcze byliśmy tacy, mimo że zespół już istniał dosyć dużo czasu, wydaje mi się, że ja byłem najbardziej nieopierzony tam w tym zespole. Jak ja słucham tamtego materiału, to jest znakomity kompozycyjnie i aranżacyjnie materiał. Dość skomplikowany, no bo to jednak ta muzyka nie jest to takie klasyczne heavy metalowe granie typu, nie wiem, Manowar czy Iron Maiden. Tylko raczej takie tam połamane się dziwne rytmy pojawiają, dziwne aranżacje, dość zróżnicowane. Niektórzy to nazywają prog metalem, ale tak daleko bym nie szedł, bo wtedy mu trzeba by Justice for All płytę Metallica też nazwać prog metalem, bo tam też są dziwne podziały. No tak. A prog metal to nie tylko podziały. Także, a poza tym lepiej łączyć, a nie dzielić. Jak wiem. Oczywiście. Także, no tam jeszcze nie byliśmy tak do końca dojrzali. Ja na pewno jak słucham tamtej płyty, no to jeszcze tego, jak ja to nazywam, ja tego wokalisty jeszcze nie kupuję. No bo tam sobie popiewałem trochę, czasem wyżej, czasem niżej, ale jeszcze taki byłem mocno nieopierzony, pisklak. Nawet do tego stopnia, że pamiętam jak do Turbo startowałem, gdzie skierował mnie Konrad Jeremus, który w tamtych czasach grał wtedy w zespole Proletariat i mówił, że Turbo szuka wokalisty, że on mnie skontaktuje z Wojtkiem Hoffmanem. To ja zdecydowałem się nie wysyłać tych nagrań Pathology do Wojtka, bo wiedziałem, że to nie wywrze dobrego efektu i skutek będzie mizerny, więc postanowiłem po prostu pojechać i zaśpiewać dla nich, bo już wtedy byłem na innym etapie śpiewania niż podczas nagrywania tego demo. Zdaje się, że wysłałem wtedy tylko balladę pod tytułem Gdzie Nikt, która zresztą bardzo się Wojtkowi spodobała.
Natomiast te numery skwitowałem milczeniem, okay. Te numery, które nagrałem wcześniej. To była, tak jak mówię, bardzo ciekawa muzyka, natomiast ja jeszcze w swoim rozwoju wokalnym byłem tam w powijakach, tak bym powiedział. Natomiast tutaj na tej płycie już podpisujesz się pod tym. Podpisuję się, tak, już nie jest źle, tak bym powiedział. No nie jest źle, nie jest źle. Słuchamy trzeciego numeru z płyty Pathology. The Truth That Never Was.
tak brzmi Pathology z wokalistą, który potrafi śpiewać, według Tomka? No tak, już jest na jakimś etapie rozwoju, już z poczwarki się wykluł. Jest teraz z moim synem, ostatnio byliśmy na pokazie owadów w Galerii Łódzkiej. Aha. I były różne stadia rozwoju motyla. I tam z tej poczwarki, jak on się wykluwa, ma takie wymięte te skrzydła, takie pognieciane. No to powiedzmy na patologii już się wyklułem z tej poczwarki, ale te skrzydła jeszcze takie mocno pognieciane są. Okej. No, muzyka jest, mówiąc kolokwialnie, zacna. Ja Pathology znałem wcześniej już, bo nawet byłem kiedyś na koncercie waszym, jeszcze jak mieliście perkusistkę w składzie. Natomiast ciebie poznałem, Tomku, w 2007 albo 2008 roku podczas nagrywania Strażnika Światła, już z Turbo. Tak, podczas miksowania dokładnie. I Krzyśka było... Tona, tak, tam tak, gdzie tak. Nagrana i zmiksowana została też płyta Pathology po Strażniku. No tak. Właśnie. Słuchaj, powiedz, jak to było, że twój głos według ciebie zaczął brzmieć lepiej? Jak sięgnąłeś po te pokłady tego talentu, który masz w sobie? Z tym talent to jest bardzo przereklamowaną sprawą. Jeżeli ktoś pokłada nadzieję w talencie, to od razu w zasadzie może sprzedać, jak to my mówimy w Pathology, sprzedać graty i zająć się szydełkowaniem albo prawą warzyw. Talent, no tak jak powiedziałem, przereklamowana sprawa, praca. Dobrze jest, jak jest talent, bo jeżeli jest więcej tego talentu, to ta praca przyniesie lepsze efekty. Natomiast jeżeli ktoś ma talent i nie pracuje, a ktoś nie ma talentu w ogóle, ale włoży mnóstwo pracy, to zawsze ten, co włoży więcej pracy, będzie więcej potrafił niż ten, co ma talent, ale usiądzie na laurach. Mhm. Czyli talent pomaga po prostu, tylko pomaga. Pomaga, tylko pomaga na starcie trochę, ale tak naprawdę trzeba włożyć dużo pracy, żeby coś tam zaczęło się dziać dobrego. W czymkolwiek. Ludzie często o tym zapominają. Ja zawsze miałem dużo determinacji do tego, żeby się doskonalić, jeżeli chodzi o moje śpiewanie. Inaczej mówiąc, dobre jest niezadowolenie. Jeżeli człowiek jest niezadowolony ze swojego warsztatu, to ma parcie na to, żeby go doskonalić. Szlifować. I ja cały czas szukałem, cały czas wiedziałem, że coś nie gra, że chciałbym coś więcej. I na Pathology już było coś więcej, ale nadal miałem pewne problemy, które skłaniały mnie do poszukiwania i w ten sposób dzięki temu kiedyś, bo okazało się, że mój młodszy brat również śpiewa, Bartek, wtedy zaczął śpiewać z zespołem Joseph's Magazine, nagrał z nimi jedną balladę plus wokalizę do jednego utworu. Płyta była prawie Joseph's Magazine prawie w całości instrumentalna. Był ten jeden utwór z wokalizą, jeden utwór z balladą, gdzie Bartek śpiewał. I Bartek wspomniał mi, zdaje się, że to on mi wspomniał, o technice CVT, Complete Vocal Technique. Ja tam sobie szperając na temat tej techniki w internecie, znalazłem, że mamy w Polsce taką panią, która uczy się uczyć śpiewania tą techniką. Ona się nazywa Marta Sokołowska, ma swoją szkołę wokalną Voice On. I tak trafiłem właśnie do Marty. I dzięki temu znalazłem to, czego szukałem w śpiewie. Dzięki niej poznałem, zgłębiłem i zrobiłem ten krok do przodu w śpiewaniu, który bardzo mi pomógł w takim właśnie śpiewaniu, jakiego chciałem się nauczyć. I tak naprawdę to nastąpiło pomiędzy płytą Pathology a piątym żywiołem Turbo, że na dobrą sprawę te efekty tej pracy z Martą można usłyszeć dopiero na piątym żywiole, gdzie już pewne rzeczy zrozumiałem, pewne rzeczy się nauczyłem. I tak jak mówię, nie miało to nic wspólnego z talentem, bo to jest tak, że im mniej świadomy jest człowiek swojego warsztatu, tym mu się wydaje, że jest fajniejszy. I ja kiedyś startowałem do szansy na sukces
I tak sobie myślałem, kurde, jak to jest, ja tak świetnie śpiewam, a oni mnie tam nie chcą. Jak to jest? I po latach usłyszałem jakieś nagrania swoje z tego okresu, kiedy startowałem do tej szansy na sukces. Mówię, Boże. Dowiedziałeś się dlaczego? Dramat. Sam bym siebie nie wziął, nie? Z poznawaniem pewnych rzeczy przychodzi świadomość. Ta świadomość jest bardzo potrzebna, bo ważniejsze jest wiedzieć, czego się nie umie, niż to, co się umie. Tak, ale do tego jest właśnie potrzebny ktoś taki jak Marta, który ci wskaże, co robisz źle, albo jak masz coś zrobić, żeby zaśpiewać w ten sposób, jaki chcesz. Tak, ze świadomością przychodzi poszukiwanie, a z poszukiwaniem przychodzi, jeżeli, no na pewno są jednostki wybitne, jak trudno mi sobie wyobrazić na przykład, żeby Czesław Niemen kiedyś się uczył śpiewu. On był na tyle w nim było tego, nazwijmy to, talentu i samoświadomości, że wydaje mi się, że on sam był w stanie pewne rzeczy posiąść, rozwinąć, osiągnąć. I wiemy, jak Czesław Niemen śpiewał. Tak. Ale tacy ludzie, mam wrażenie, że się rodzą raz na 100 lat. Dla mnie w tym momencie takim polskim wokalistą, ja nie mówię, że on śpiewa jak Czesław Niemen, chociaż śpiewa piosenki Niemena też, ale na takim poziomie wokalnym jest jeden człowiek w Polsce, w tym momencie to jest Piotr Cugowski. On śpiewa tak fenomenalnie, że z dowolnym pierwszoligowym rockowym wokalistą na świecie on wychodzi na scenę i śpiewa. I śpiewa jak równy z równym, bez żadnych kompleksów. Zresztą miałem okazję teraz z Piotrkiem śpiewać na jednej scenie. Ojej. Parpli, tak? Tak, śpiewaliśmy numery Parpli. No to jest po prostu, to się, może laicy mogą tego nie zauważać, ale ja jako wokalista naprawdę poczułem, gdzie jest moje miejsce, jak stanąłem z Piotrkiem Cugowskim na jednej scenie. To jest tak fenomenalny wokalista, że ja mógłbym tutaj całą audycję opowiadać o jego śpiewie i jeszcze by zabrakło nam czasu. Tak, wiesz co, to jest tak samo z gitarzystami, jak słucham Wojtka, jak teraz gra, mówi o jego bracie. To jest, no, mistrzostwo świata. Artykulacja naprawdę godna Parpli. Bardzo fajnie gra i zresztą nie tylko ja go chwalę. I to nie jest, widzisz, i to jest... Miałem okazję i zaśpiewać tych Parpli z braćmi i później, parę tygodni później, zaśpiewać z braćmi też Tribute to Dio w Warszawie. I jedno to jest warsztat, serce do tego, co się robi, a drugie to jest praca. Oni przygotowali parę numerów na ten koncert Tribute to Dio, ale zrobili odpowiednią ilość godzin, przepracowali, że te numery, jak ja się z nimi nie spotkałem, ja się z nimi spotkałem na scenie. Jak oni zagrali, jak ja usłyszałem, jak to jedzie w slangu muzycznym, to po prostu mówię, czuję się nie talent, tylko czuję się tą pracę, którą oni włożyli. Warsztat, krótko mówiąc. Warsztat i pracę, którą oni włożyli, żeby to scalić, żeby to grało, jechało razem tak, jak ma jechać. To jest ta praca właśnie, a nie talent. No dobrze, moglibyśmy tak rozmawiać o warsztacie wokalowym, gitarowym w nieskończoność. Powiedz mi, Tomku, jest taki numer na waszej płycie, który ma bardzo długi tytuł. I tak bym chciał ciebie spytać, co autor miał na myśli? To jest tak, że często mówi się nam, że pewne rzeczy się robi, a pewnej rzeczy się nie robi. I na pewno każdy powie, że Wojtek Hoffman, legendarny gitarzysta zespołu Turbo, mawia, że w muzyce, w tekście najważniejszy jest tak zwany szlagwort. 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 Tak. Czyli najlepiej ostatni wojownik, nie? Kawaleria Szatana. Taki nośny, piękny hasło takie w zasadzie. Patetyczne troszkę. Może być patetyczne, najlepiej krótkie, zwięzłe i przemawiające do wyobraźni. A w związku z tym, że we mnie jest dużo przekory, to ja stwierdzam wtedy,
Ja lubię kwestionować zawsze. I kwestionowanie jest bardzo dobre, bo prowadzi do poszukiwań najczęściej. W związku z tym, że ja kwestionuję, no to ja mówię, a czemu nie dać tytułu, który będzie długi? A przy okazji będzie współbrzmiał z długim utworem rozbudowanym. I tak oto nadałem tytuł. Co ciekawe, utwór jest w tym tytule, jest zawarte jakby taka myśl przewodnia utworu, że podążamy gdzieś przed siebie w swoim życiu, ale w pewnym momencie ten nasz ruch się zamraża i mimo, że podążamy przed siebie, to stoimy w miejscu. I tak jak ten tytuł mówi, każdy krok w kierunku horyzontu, mimo że wykonujemy, to on nas nie zbliża do tego horyzontu. Kiedyś kolega, który był w Stanach, opowiadał, jak jedzie trasą w Stanach, która jest prosta, na horyzoncie ma góry, przejeżdża 200 km prostą trasą, nie ma żadnych zakrętów, nadal ma te góry na horyzoncie i w ogóle nie widzi, że one się zbliżyły do niego. I tak mnie to zainspirowało, mnie zainspirowało właśnie do tego tytułu, czyli every step we take ahead doesn't get us any closer to horizon. I mamy taki... przynajmniej tak jak dwa wersy z pierwszej zwrotki. No i tak na dobrą sprawę, może posłuchajmy po prostu. Posłuchajmy, tak. Posłuchajmy tego nagrania i przejdziemy do kolejnego zespołu, w którym bierzesz udział. Zapraszamy. In the night, looking towards the flickering star, feeling fine when my way looms up the dark. Mm-hmm.
Tak, nagranie prawie 14 minut, tytuł równie długi, ale przejdźmy teraz do twojej przygody z zespołem Turbo. Dostałeś się do tego zespołu, z tego co wiem od Wojtka, to no, miał jeszcze kogoś do przesłuchania po tobie, ale już jak cię usłyszał, to wiedział, że to jest właśnie ten wokalista. Powiedz mi, pierwsza płyta wyszła, sprzedała się całkiem fajnie, fajnie nagrana, w końcu jakiś świeży materiał, taki koncept album, pierwszy chyba koncept album w karierze Turbo, bo żadna płyta nie nawiązywała, że tak powiem, do poczęcia i zejścia z tego świata. W kilku słowach o pierwszej płycie twojej nagranej z Turbo, Strażniku Światła. Powiem tak, jeżeli chodzi o koncept album, to można doszukiwać się elementów koncept albumu już na Kawalerii Szatana, bo tamta tematyka to nie tyle, że no bo taki klasyczny koncept album, powiedzmy jak The Wall Floydów, opowiada historię jakąś głównego bohatera, ale poniekąd można koncept album też traktować płytę, która ma jakąś myśl przewodnią, tak jak w przypadku Kawalerii Szatana jest to nawiązanie do tekstów biblijnych jakiś. I tak samo w przypadku Strażnika. Z tym poczęciem i śmiercią to jest trochę też taka... No jest to jakaś interpretacja tego konceptu, natomiast jeżeli chodzi o Strażnika, to sam koncept był zamknięty w temacie światła. Że w każdym utworze gdzieś się przejawia ten wątek światła, różnie rozumianego. Nie chcę opowiadać tak naprawdę, co ja miałem na myśli, mówiąc o świetle. Bo teksty wszystkie są twojego autorstwa. Tak, teksty są mojego autorstwa. To, że to ma być koncept album, to tak naprawdę nie był mój pomysł, tylko pomysł Wojtka, żeby właśnie była ta myśl przewodnia. I tak naprawdę do tych pomysłów, które ja miałem, ja gdzieś tam zaprzęgłem ten... tą myśl przewodnią tego światła, które się w każdym utworze przewija, jeżeli uważny słuchacz przeczyta wszystkie teksty. Nie ma utworu, w którym nie byłoby mowy o świetle. Oprócz natomiast... instrumentalnego. Tunelu. Tunel, tak. Ale na końcu tunelu co widzimy? No i właśnie. I tu jest właśnie... I w każdym utworze to światło ma trochę inne znaczenie. I celowo nie chcę mówić, jakie ma to znaczenie, bo dzięki temu, że ktoś nie mówi, jaki był jego pomysł na coś w tekstach, ludzie mogą znajdować swoje własne znaczenie, co jest najpiękniejsze, czy to w interpretacji poezji, czy to w interpretacji tekstów. Bo ja często czytam, jak fani odbierają te tematy poruszane na płycie i oni dochodzą do takich wniosków, do których ja w życiu bym nie doszedł. Ale to jest piękne właśnie. I to jest właśnie to piękno, że oni mają jakąś swoją wizję i coś się dzieje nowego, coś się tworzy. Dokładnie. Tekst dobry właśnie charakteryzuje się tym, że ludzie go interpretują na swoje sposoby. I to jest bardzo fajne. Także tutaj bym bardziej w świetle upatrywał tego konceptu niż w historii życia, tak jak czasami, bo rzeczywiście tak to przebiega, że od narodzin do śmierci, ale to nie jest ten najistotniejszy motyw na płycie raczej. Okay. Dość banalny, zresztą to kiedyś gdzieś tam w jakiejś recenzji było wytknięte, że znaczy banalny taki jest. Banalny koncept, bo życie człowieka od poczęcia do śmierci, a nic podobnego. Tutaj nie chodzi o właśnie to życie, tylko o światło bardziej. No tak, dokładnie. A powiedz mi, bo spotkaliśmy się w studio, jak miksowaliście materiał w Łodzi. Wtedy mieliśmy okazję się poznać, to był 2007 czy 2008 rok, nie pamiętam w tej chwili dokładnie. I tak sobie myślałem wtedy, jak się czuje taki chłopak jak ty, który trafił do takiego zespołu. Ale później, jak usłyszałem tą płytę, to wiedziałem, że trafiłeś w dobre miejsce, bo byłeś dojrzałym wokalistą, wiedziałeś, co chcesz, napisałeś teksty fajne. I płyta skończyła się pomyślnie, bo słuchając tej płyty miałem wrażenie, że słucham nowego zespołu. Tak jakbyś nową krew wtoczył w cały zespół Turbo. Nikomu nic nie ujmując oczywiście, ale jednak tak było. Wydaje mi się, że poniekąd taka jest rola nowego członka zespołu, że
No bo kiedy się ludzie rozstają? Jak brakuje im jakiejś świeżości. I pewnie tak samo jak i w związku, tak jest w zespole. Nagle czegoś, coś się wypala, czegoś brakuje tym ludziom, którzy razem współpracują. No i ktoś stwierdza, że on już nie chce tego dalej ciągnąć. Wtedy przychodzi ktoś nowy i daje ten zastrzyk właśnie świeżości. No to tak w odpowiedzi tak na w to, co powiedziałeś. Tak. A powiedz mi, bo ta płyta Strażnik Światła, długo kazaliście czekać na następną płytę? W miarę naturalnie to wyszło. To jest tak, że na szczęście nie byliśmy związani żadnym kontraktem, który by nam narzucał to, jak szybko nagrać nową płytę. Na dobrą sprawę my chcieliśmy szybciej ją nagrać, ale w związku z tym, że wtedy się Krzyżyk wymiksował, perkusista z grania na bębnach, Tomasz Krzyżaniak, bo zaczął współpracować z Lux Torpedą, to tak jakby zablokowało naszą dalszą pracę nad nowym materiałem. Wrócił też w miarę naturalny sposób Bobiś, który Mariusz Bobkowski, który już wcześniej na Awatarze grał. I tak jak mówię, w naturalny sposób potrzeba nowej wypowiedzi muzycznej w zespole wystąpiła w pewnym momencie, a dodatkowo opóźnienie związane ze zmianą perkusisty sprawiły, że no ten okres się troszeczkę wydłużył. Wydłużył, okej. Słuchaj, nawiązując do tego, że interpretacja tekstów wymaga od słuchacza tego, żeby sobie wyobrażał wszystko po swojemu, to może puśćmy jedno nagranie z Piątego Żywiołu, Serce na stos, ale w wersji, jakiej mało kto słyszał, czyli po angielsku. Tak, tutaj jest też temat tego, że ostatnie płyty Turbo zwykle powstawały w wersjach dwujęzycznych, to znaczy wersja angielska, polska i angielska następująca po niej. W przypadku Strażnika tak nie było, chociaż możliwe, że jeszcze angielską wersję nagramy. No w przypadku Piątego Żywiołu już się udało dwie wersje nagrać. I na dobrą sprawę z tej angielskiej dopiero jesteśmy w pełni zadowoleni, bo i wyciągnęliśmy wnioski z masteringu polskiego i mastering angielski trochę lepiej wypadł, zrobiony przez Bogusza, naszego basistę, Rutkiewicza. I też w związku z tym, że po jakimś czasie, po nagrywaniu tych polskich wokali, nagrywałem wokale angielskie, też już miałem ośpiewane te numery i też fajniej one zabrzmiały w wersji angielskiej, to tak w pełni zadowoleni, mimo że już jesteśmy zadowoleni z wersji polskiej, to w pełni zadowoleni, już nie mamy w zasadzie żadnych tam takich niedociągnięć i żali do siebie w wersji angielskiej. Tak naprawdę to możemy potraktować jako taką ostateczną wersję tej płyty. Dobrze, to słuchamy. Po angielsku, Heart to... on the Pyre, czyli serce na stos. Tak, zapraszamy do słuchania. We'll be right back.
wiem, że była wersja angielska też Tożsamości nagrana. Z Tożsamością polską też był taki problem, że ona została zmiksowana na wariackich papierach. To znaczy człowiek, który ją miksował, w dniu, w którym ją zmiksował, on ją wysłał do zespołu i wyleciał za granicę. I nie było już z nim kontaktu. I nie można było wprowadzić żadnych poprawek w miksie. W związku z czym wokal był schowany i przy masteringu trzeba było dokonać pewnych zabiegów, które sprawiły, że ta płyta brzmi gorzej niż mogłaby brzmieć, po to, żeby wokal był słyszalny. Natomiast na angielskiej wersji już ten wokal został odpowiednio umiejscowiony w miksie, dzięki czemu nie było trzeba niszczyć brzmienia płyty przy masteringu. No tak. A dodatkowo też aranżacje wokali są bardziej rozbudowane, bo był czas na to, żeby je rozbudować. No taka właśnie. Ciekawostka. Taka ciekawostka. Dobrze, słuchaj, byliście ostatnio w Szwecji. To cóż, że w Szwecji. Na koncertach. Byliśmy. Opowiedz, jak było, jak zostaliście przyjęci. Na koncertach to tak mocno zabrzmiało, bo w zasadzie byliśmy na jednym koncercie. Ale... wspomnienie nieprawdopodobne, bo poniekąd rozumiem, czasami się to słyszy na koncercie Turbo, że przychodzi fan po koncercie i mówi: słuchajcie, czułem się dzisiaj, on się cofnął w czasie o te 20-30 lat. Jak wszyscy dotarliśmy na teren festiwalu, nie wiem, jak to po szwedzku powiedzieć, ale powiedzmy, przeczytam tak, jak po polsku bym przeczytał. Mm-hmm. Muskelrock Festival, czyli po angielsku Muscle Rock Festival. Tam taki był mocno umięśniony człowiek, który zapowiadał wszystkie zespoły, czyli dosyć dużo wspólnego z mięśniami miał ten tytuł festiwalu. Jak my tam wysiedliśmy z busa, byliśmy w ciężkim szoku. To naprawdę było takie uczucie, jakby nagle jakiś wehikuł czasu, tak cytując tytuł utworu Jemu, wehikuł czasu przeniósł nas w lata 70. Ja często żałuję, że nie urodziłem się 30 lat wcześniej. Wtedy, kiedy na dobrą sprawę muzyka miała inny smak. Wszystko miało inny smak. Ja dużo żywię sentymentu do czasów tych dawnych. Mam wrażenie, że wtedy wszystko było takie bardziej prawdziwe, bardziej z krwi i kości. Pomijając fakt, że no, w takim ustroju, a nie w innym żyliśmy i to też się zbiegło z tym, że w kiepskich czasach to się działo u nas, ale we wszystkim było jakoś tak więcej prawdy. Że tam to dziecko mogło się z tym patykiem na podwórku posiedzieć, pogrzebać w piasku albo postukać się tym patykiem z kolegą, a nie tak jak teraz na gadu-gadu posiedzieć i pogadać o tym stykaniu patykiem, nie? Tak. I tak się trochę przenieśliśmy te 30 lat wstecz. Ci ludzie, którzy tam byli, to całe otoczenie, ta atmosfera, ubiory, wszystko, to było niesamowite przeżycie w ogóle. Tak samo zespoły, które występowały, zespoły z dawnych lat. Jakbyśmy nie patrzyli na Turbo, tak naprawdę, no, jak się cofniemy te 20 lat wstecz, wtedy Turbo święciło największe triumfy. Wtedy ta muzyka była na topie. Wtedy Turbo jechało do jakiegoś miasta i trzeba było dzień po dniu robić dwa terminy, bo pierwszy się wyprzedawał i trzeba było zagrać kolejny. No i tak się cofnęliśmy w czasie, w tej Szwecji. To było wspaniałe przeżycie, naprawdę. Czyli ludzie dopisali. Ludzie dopisali. No, umówmy się, że czasy się zmieniły, prawda? Przyjeżdża Whitesnake i nie gra na Stadionie Narodowym, tylko gra w Stodole. Dokładnie. To jest znak czasów, tak? I nie będziemy się nagle oszukiwać, nie będziemy wmawiać ludziom, że na koncerty metalowe przychodzą tysiące fanów. Nie, przychodzą setki fanów. Natomiast, szczerze mówiąc, ja często doceniam to, że mimo że przychodzą setki fanów,
to jak ci fani po koncercie przychodzą do nas, to my wiemy, że oni wiedzą, o co chodzi. To nie są przypadkowi ludzie. To są ludzie, którzy potrafią na nasze koncerty przyjeżdżać na przykład do Wrocławia ze Szczecina. Bez komentarza. Tak. To są ludzie, którzy naprawdę wiedzą, o co chodzi, wiedzą, czego chcą i potrafią przejechać 400, 500, 300 kilometrów, żeby zobaczyć zespół, który kochają. I bardzo to doceniamy i dajemy temu wyraz, myślę, na koncertach, dając to prawda. Wszystko dla to tych prawda. Ludzi. A powiedz mi, Tomku, bo graliście tam, znaczy śpiewałeś po angielsku i po polsku. Jak polskie piosenki zostały tam przyjęte? Czułeś różnicę śpiewając po angielsku i po polsku? No, chodzi mi o efekt publiki, wiesz, jak publika zareagowała. Na pewno nie można oczekiwać, że język polski zostanie zrozumiany w Szwecji. Natomiast myślę, że był taką egzotyczną ciekawostką dla Szwedów. Natomiast zaskakujące było to, że przed koncertem mieliśmy taką sesję podpisywania płyt i zaskakująco dużo ludzi przyniosło te płyty do podpisania i też zaskakująco dużo ludzi przyszło po koncercie, mówiło tytuły utworów po polsku, gdzieś tam jakieś fragmenty podśpiewywało po polsku. W momencie, kiedy, no wiadomo, szwedzki i polski raczej tam za bardzo dużo wspólnego nie mają. Naprawdę ludzie kojarzyli te numery i znali je. Mimo, że nie były w języku dla nich zrozumiałym. I reakcja publiczności była jak na Szwecję, która wiadomo, taki kraj pościągliwy w okazywaniu emocji. Była zaskakująco żywiołowa. To było bardzo budujące dla nas. No dobrze, dobrze, dobrze. Słuchaj, proponuję tak, moglibyśmy sobie rozmawiać jeszcze przynajmniej za 2 godziny. Nie wątpię. Nie wyczerpalibyśmy tematu. Proponuję na koniec naszego programu puścić jeszcze jedno nagranie Turbo. Również po angielsku, tak dla przekory. A co ciekawe, to nagranie... Po polsku może tylko płynie czas, po angielsku tytuł zupełnie inny, ale jednak związany z tym tytułem polskim. Czyli w związku z tym, że piosenka poniekąd smutna o jakichś tam rozterkach człowieka, który gdzieś na rozdrożu się znalazł, czyli blues, ale odmierzany tykaniem zegara. Blues measured by the clock ticking sound. Czyli po prostu płynie czas. Tak. Dobrze, posłuchajmy tego. Bardzo Ci dziękuję, Tomku, za spotkanie. Dziękuję również. Mam nadzieję, że uda mi się może gdzieś tam w trasie razem, jak się spotkamy, z Wojtkiem zrobić jeszcze program, bo nagrywa swoje płyty solowe. No i pogadamy może z większej grupie, już o samym Turbo. Tymczasem bardzo Ci dziękuję za spotkanie. Bardzo było miło Cię gościć. No i co? Słuchamy w takim razie, może tylko płynie czas, po angielsku. Dzięki, Tomku, za przybycie. Dzięki, pozdrawiam wszystkich słuchaczy. Słuchamy. Do usłyszenia za tydzień w czwartek w kolejnym odcinku programu Po prostu Muzyka. Zapraszam, trzymajcie się, hej. Another crossroads.